chwilą zlitowała się nade mną jedna, ale jest masakra. Na początek była pierwsza płotka i to taka dosyć ładna, ładnie się zapowiadało. Ale jak to zawsze bywa. Jak początek dobry, to koniec. Tak zaszalałeś, słuchaj. Dotrwaliśmy do celu, zadowoleni, najedzeni. Organizatorów to cieszy. Skarg nie było. Zażaleń skarg nie było. Jeszcze nie mam książki przy sobie, skarg nie zażaleń. Zobaczcie, że trzeba po tym jedzeniu być. Słuchaj, jeżeli będzie smakować jednakowo w obie strony, to będziemy dwie przyjemności naraz. Dobra, nie będę się rozwodził. Jedziemy, panie sędzio, czytamy dzisiejsze zawody. Zaczynamy od pierwszego miejsca. Podkański Łukasz, 7-100. Proszę bardzo. To jest ode mnie. Murawski, Krzysztof, 4290. Ten co tak gadał. Dobra. Z tyłu na odwrocie macie sklep. Tutaj podkładka cię wytoczy, Krzysiek. Trzecie, Rogiński, Zdzisław, 4010. Dziadek. Czwarty, Różewski Grzegorz, 320. Cześć, idzie do góry. Piąty, siódmy Mirosław, 3040. Największa ryba. Katarzyna Dec, 800 punktów. Cześć. Dziękujemy. Tam z tyłu masz chyba na pogodę. Planujemy sprint za dwa tygodnie, czyli w niedzielę, to będzie chyba, jeżeli się nie mylę, 30. Zawody odbędą się ze sprzętu pływającego. Osoby, które nie posiadają sprzętu pływającego, poproszę o telefon do mnie. Wszystkie wiadomości będą na ZPW już w poniedziałek umieszczone. I jezioro to będzie Lechickie na wysokości między Maszewem a Goleniowem. Dokładnie Pałac Maciejewo. Myślę, że jakąś tam mapkę umieścimy i dokładnie dojazd, miejsce spotkania. Zobaczcie, biję w lewo. No, myślę, że ten, że będzie wszystko to na ZPW. Prośba? Tak, jeszcze prośba, żeby tam, no, te terminy ustalimy już tam, napiszę do kiedy zgłoszenia trzeba będzie. Także myślę, że na dzień dzisiejszy już śmiało można się zapisywać, jeżeli ktoś tutaj zobaczy. Gruntowe palami, no to byśmy to robili, to od paru lat robimy tą imprezę dodatkowo. Zawsze jak nam zostaje funduszy, to robimy dodatkową imprezę. Tylko też prośba, zgłaszajcie swoje uczestnictwo wcześniej trochę. Tak
jedna, dwie osoby tam 3 dni przed, to jeszcze tam przeżyjemy, ale żeby znać skalę imprezy, to trzeba jednak wcześniej wiedzieć, żeby załatwić jakiś catering, żeby to wszystko poukładać, żeby zająć stanowisko. Trzeba będzie wodę wybrać. Wodę i w nocy, jeżeli będzie was więcej, to musimy szukać wody, tak, na której zmieścimy was po prostu, żeby to było łowienie. Większość was przyjeżdżała na te zawody, to jest fajna zabawa, spotkanie. Postaramy się do końca tego tygodnia, Łukasz, umieścić termin. Nie? Dogadamy na spokojnie. To tyle. Ja dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy jeszcze koledze ze strony ZPW za obsługę prasową. Dziękujemy bardzo. Komisji sędziowskiej za jak zwykle sprawne, panie Tomku. Jest. Dzięki i do zobaczenia na następnej imprezie. Do widzenia.